na początku powiemy, na czym polega sam bean picking, ponieważ jest to po prostu aplikacja, która służy do tego, aby robotem wybierać elementy z pojemnika, czyli z tego bin, w sposób elementy, które są poukładane, nieposortowane, czyli robot za pomocą różnych chwytaków, systemów wizyjnych skanuje dany pojemnik i wybiera właśnie takie elementy, które są nieposortowane, niepoukładane w pojemniku. Na tym polega aplikacja bean picking. Aplikacje bean picking przede wszystkim składają się z kilku komponentów. Standardowym komponentem jest robot, czyli to ramię, które służy do wybierania właśnie takich elementów. Następnie odpowiednio zaprojektowany chwytak. Jak i również to, co jest istotne, to przede wszystkim kamera, bardzo często kamera system wizyjny 3D. System wizyjny 3D składa się tak naprawdę z dwóch kamer. Przede wszystkim jest to jedna kamera, która generuje światło strukturalne, którym są oświetlane te elementy nieposortowane w pojemniku, a następnie druga kamera, która identyfikuje położenie właśnie tych elementów. Za pomocą tych dwóch kamer generowana jest siatka punktów, która następnie służy robotowi do tego, aby w odpowiedni sposób wybierać takie elementy z pojemnika. To również, co jest istotne w aplikacjach bean pickingu, które opierają się na systemach 3D, to przede wszystkim sam robot, sama kamera i również istotny aspekt, czyli software. Software, który odpowiednio generuje w czasie rzeczywistym trajektorię dla takiego robota. Ponieważ jeżeli elementy są niepoukładane, nieposortowane, taki software, generując tą trajektorię w czasie rzeczywistym, generuje ją tak, aby ominąć wszystkie kolizje, wybierając takie elementy z pojemnika. Następnie również ominąć punkty osobliwe na samym robocie. Punkty osobliwe to są takie punkty, gdzie robot na chwilę traci swoją ruchliwość. Dlaczego stosuje się aplikację bean picking w przemyśle? Przede wszystkim stosuje się po to, żeby ominąć kolejny czynnik ludzki, to znaczy wybieranie tych nieposortowanych elementów z pojemnika i wkładanie na przykład w matrycę. Robot przy obsłudze maszyn ma chwilę czasu na dodatkowe operacje. Wyciąga taki detal z maszyny CNC, może następnie go podać odpowiednim obróbkom, również identyfikacji przez system wizyjny, jak i również może właśnie w tym czasie, gdy maszyna CNC obrabia takie elementy, wyciągać z pojemnika elementy nieposortowane i układać je w matryce w taki sposób, żeby tego nie musiał robić człowiek. Standardowy cykl pracy takiej aplikacji bean picking to jest dosłownie kilka sekund. Przede wszystkim bean picking i aplikacje typu bean picking różnią się tym od konwencjonalnych rozwiązań z sortowania elementów, że takie elementy cięższe albo większe, albo delikatne nie mogą być sortowane za pomocą łopatkowych wybieraków albo wibropodajników. Dlatego bean picking bezpośrednio wybiera te elementy z naszego pojemnika delikatnie w taki sposób, aby bezpośrednio ułożyć je w matrycach lub bezpośrednio do maszyny CNC, gdzie następnie te elementy są obrabiane. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o zwiększenie wydajności, to w kontekście aplikacji bean picking mówimy o elastyczności takiego rozwiązania. Elastyczności, która polega na tym, że zaprojektowanie nowej aplikacji, takiej bean picking, nowej referencji do wybierania innego elementu, najczęściej to jest czas około 20-25 minut, więc ta elastyczność tego systemu opierająca się na kamerach, na robocie, na tym oprogramowaniu, które generuje tą trajektorię, jest niezwykle wydajna i w tym aspekcie trzeba poszukiwać wydajności w aplikacjach bean pickingu w czasie bardzo krótkim przezbrojenia na nowe detale.